Cześć, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z serii drugiej z gry Farming Simulator 22 na moim kanale. No i w dzisiejszym odcinku chciałem zająć się zbiorami kukurydzy na sieczkę, którą później przerobię na kiszonkę. No i wypożyczyłem sobie tą oto sieczkarnię marki Klas. No i będę obok jechał tym moim Newholandem z przyczepą, więc wsiadamy sobie do sieczkarni. Musimy jeszcze tutaj rozłożyć rurę. No i tutaj zatrudnię pracownika, okej, poczekajmy aż nam się rura rozłoży. No i tutaj zatrudniamy pracownika, kawałek sobie tu przejadę. No i zatrudnijmy tutaj pracownika, a ja będę jechał obok tym Newholandem i będę odbierał sieczkę. Ok, jeszcze może ustawimy sobie prędkość w tempomacie. Ta sieczkarnia jedzie chyba 10 km na godzinę, więc ustawimy sobie może taką prędkość. Trochę się tu zbliżymy do tej sieczkarni, żeby jakoś wyrównać. No i zobaczymy, ile tej sieczki będzie. Na tą sieczkę oczywiście później wysypię sobie do tego mojego silosu, który tam postawiłem. No i później tą kiszonkę będę sprzedawał przy pomocy taśmociągów. On chyba jednak trochę wolniej jedzie, więc może ustawmy 9 km na godzinę, bo teraz trochę nawet wyprzedziłem tego pracownika. Więc może on tutaj trochę z mniejszą prędkością pracuje. A dalej go wyprzedzam, więc może zmniejszmy do 8 km. No i okej, mamy kawałek tutaj już zebranej kukurydzy i mamy 10 tysięcy litrów. No i na razie wypożyczyłem sobie tą sieczkarnię, no bo teraz zbieram pieniądze na zakup kombajnu do zbioru bawełny. No, w kolejnym sezonie chciałbym zająć się też uprawą buraków cukrowych, no i będę chciał sobie zakupić kolejne pole. No i będzie to pole numer 40, no i co ciekawe, na tym polu również rośnie bawełna, tak jak na polu 41. No więc bardzo fajnie się składa, bo akurat jesienią zakupię sobie tamto pole i będę miał więcej bawełny, więc już trochę zarobię na tym polu. No a na wiosnę posieję tam buraki cukrowe. I później jesienią, jak uzbieram pieniądze, to zakupię sobie kombajn do zbioru buraków. No i jeszcze zakupię sobie cukrownię i postawiam obok tych moich pozostałych fabryk. No, po jednym przejeździe mamy ponad 20 tysięcy litrów, czyli ponad połowę wypełnienia tej przyczepy. Okej, tutaj niech sobie pracownik zawróci, my też sobie to zawrócimy. No, troszkę te samochody czasami mogą przeszkadzać z tej strony, a z tamtej trochę te drzewa, ale jakoś sobie tutaj powinniśmy poradzić z pracownikiem. No, też oczywiście mamy bardzo fajną animację zbioru kukurydzy na sieczkę. No i przed chwilą mówiłem, że teraz zbieram na kombajn do bawełny, no i później na maszyny związane z uprawą buraków cukrowych. No ale później myślałem, żeby sobie zakupić sieczkarnię. Tutaj akurat wypożyczyłem sobie sieczkarnię marki Klas, bo jest ona najtańsza. Więc nie musiałem jakoś dużo pieniędzy wydawać na wypożyczenie, chociaż i tak zapłaciłem 25 tysięcy. No ale później myślałem, żeby sobie kupić sieczkarnię na własność, no i myślałem coś może nad zakupem sieczkarni marki Fendt, bo wygląda ona bardzo ładnie. Więc myślę, że mogłoby być fajna ta sieczkarnia, żeby ją zakupić. No bo teraz myślałem, żeby tutaj trochę częściej robić takie zbiory kukurydzy na kiszonkę, tym bardziej, że mam ten silos, więc mogłbym częściej takie akcje z kukurydzą robić. No też jest to bardzo fajne i bardzo przyjemne tej zajęcie na gospodarstwie. No i jeszcze jest to dodatkowo bardzo dochodowe, no bo taka kiszonka z kukurydzy jest dość droga, z takiego pola możemy mieć bardzo dużo tej sieczki. Więc będzie można na tym bardzo fajnie zarobić. A teraz już tak mam ten sposób z tymi taśmociągami, no to będę mógł tą sieczkę sprzedawać bardzo szybko. No i tu już mamy niecałe 40 tysięcy litrów z takiego kawałka. Tutaj sobie poza odcinkiem też trochę żniwa porobiłem. No i tutaj znajduje się ten silos, też tam obok tych fabryk trochę tutaj zrobiłem asfaltu, właściwie do takiego bardziej betonu, no i tam jeszcze jakieś dróżki porobiłem też obok krów. Porobiłem dróżki, trochę też tego betonu zrobiłem na gospodarstwie. No i okej, tutaj sobie wjeżdżamy do tego silosu i wysypiemy sieczkę. O, troszkę tu może wycofajmy i gdzieś tutaj możemy to zacząć rozładowywać. No, jeśli chodzi o kolejny odcinek, to myślałem, żeby może zrobić talerzowanie poplonu, bo poza odcinkiem posiadam sobie poplon przy pomocy tego mojego chwastownika, bo ten mój chwastownik posiada również opcję siewu niektórych roślin, m.in. trawę może zasiać, może też zasiać poplon, czyli rzodkiew oleistą. No i jeszcze chyba rzepak może zasiać, więc też może to być bardzo fajne i przydatne. No i na tamtym polu właśnie tam naprzeciwko jest zasiana ta rzodkiew oleistą, już nawet jest ona gotowa do
w kultywatorowanie. No i akurat skorzystam z tej broni talerzowej, więc robimy sobie takie talerzowanie tego poplonu. No i dzięki temu będę miał oczywiście większe plony w przyszłości. A trochę tutaj za bardzo do przodu podjechałem z tą przyczepą, może troszkę tak będziemy jechać z tyłu tej sieczkarni, albo tak na równi. Zobaczymy, czy pracownik nie będzie trochę tu omijał obok tych drzew. O, tu na szczęście do końca dojechał i zebrał tą kukurydzę, więc zobaczymy. Teraz oczywiście niech sobie on tutaj zawróci, my też sobie tu zawrócimy. No, w dość taki ciekawy sposób ten pracownik zawraca. No i zobaczymy, czy tutaj wycofa do końca, czy gdzieś zacznie to już kawałek od tych drzew kosić. Nie, widzę, że wycofał praktycznie do samego końca. O, wziąłem tą większą rurę, ale i tak aż tak daleko ona nie sięga, więc musimy trochę wycofać. No, później myślałem też, żeby zakupić sobie kilka dodatkowych pól, żeby trochę powiększyć moje gospodarstwo, jeśli chodzi o nowe pola. No i później też może zakupiłbym sobie jakiś dodatkowy kombajn, może na przykład kombajn marki Case, do tego większego Kate'a, też wygląda on bardzo ładnie. No i za jakiś czas będę chciał też wymienić moje dwa ciągniki, czyli tamtego większego Case'a oraz John Deere'a, no bo te ciągniki są na moim gospodarstwie dość długo. Praktycznie ten John Deere jest od początku, tego Case'a też w miarę szybko kupiłem. No i myślałem, żeby zakupić sobie na przykład ciągnik marki JCB, no i jakiegoś większego John Deere'a, może już z kategorii tych dużych ciągników. Pewnie też przydałby się za jakiś czas jakiś większy może kultywator, może też jakiś drugi siewnik dodatkowy, żeby te siewy szły szybciej. Później może też zajmiemy się jakąś uprawą ziemniaków, chociaż może poszukam w modyfikacjach jakichś fabryk do przetwarzania tych ziemniaków, no bo tutaj to praktycznie ziemniaki mogą służyć jako pasza dla świń. No i też za jakiś czas moglibyśmy się zająć hodowlą świń. Mógłbym sobie postawić ten duży chlew. No i jeszcze skorzystałbym sobie z tej modyfikacji na fabrykę paszy dla świń, no bo tam mógłbym wytwarzać paszę dla nich. No i byłoby to wygodniejsze niż takie karmienie tych świń poszczególnymi rodzajami plonów. No powiem wam, że ta animacja tej kukurydzy koszonej naprawdę bardzo ładnie wygląda. Jest ona taka gęsta, fajna. Okej, tutaj sobie zawrócimy, niech pracownik też sobie tu zawróci. No, pracownik robi to w dosyć taki ciekawy sposób, tutaj to zawracanie. No ale fajnie, że tutaj nie omija tej kukurydzy, bo czasami tutaj pracownik lubi tutaj zostawić jakiś fragment nieskoszonego zboża. Albo na przykład siewnikiem też czasami zostawia omijak i dość często zdarza się, że podczas rozlewania gnojówki też pracownik omija fragmenty pola. Ale tutaj na szczęście pracownik na razie nic nie ominął. No i widzę, że zaraz będzie znowu pełna przyczepa, więc pojedziemy sobie to rozładować do tego silosu. No, a ta sieczkarnia ma też przystawkę do koszenia trawy, więc może poza odcinkiem sobie jeszcze skoszę trochę tej trawy na tych łąkach, na przykład obok fabryk albo obok tego silosu, żeby jeszcze tej kiszonki było więcej. No bo tak jak mówiłem, na odcinku zrobimy sobie talerzowanie poplonu, no a później się zastanowimy, co będziemy robić dalej. Później jeszcze jesienią będzie bawełna do zbioru, ale niedawno były zbiory bawełny, więc pewnie tą bawełnę sobie pozbieram poza odcinkiem. A na odcinku może na przykład robimy zbiory słoneczników, bo na tym polu, na tym dużym, gdzie wcześniej była bawełna, zasiałem sobie słoneczniki, więc może ewentualnie takie większe zbiory słoneczników możemy sobie zrobić. No to jeszcze się zastanowię nad tym. No ale ten silos jest bardzo duży i tutaj się zmieści naprawdę sporo tej sieczki. No i możemy już wrócić na pole. No ciekawe, ile tej sieczki będzie. W sumie tutaj zebraliśmy taki kawałek i mamy chyba ponad 70 tysięcy litrów, więc trochę tego już jest jeszcze. No mamy praktycznie 2/3 pola do zebrania, nawet trochę więcej, więc tutaj
troszkę będę mógł zarobić na tej kiszonce. Tam też drzewa urosły, ale na razie chyba nie będę wycinał tych drzew, tylko w przyszłości myślałem, żeby na może połowie tego terenu posadzić sobie oliwki. No więc może wtedy, jak będę planował już uprawę oliwek, to wytnę sobie te drzewa, no i na połowie tego terenu posadzę oliwki, no a na drugiej połowie posadzę sobie trochę tych drzew, żeby oczywiście je przetwarzać na deski. Znaczy nie, tutaj na meble przetwarzam, bo tam jest cieśla postawiona, więc tam przetwarzają się te drzewa na meble oraz na wióry. No a też część drzew miałbym po prostu, żeby powycinać i posprzedawać. Tylko chciałbym jednak trochę zmniejszyć to na obszar, bo czasami taka wycinka drzew może zająć dość dużo czasu. Więc troszkę tam zmniejszę tam ten las. No na części tego terenu posadzę oliwki, więc też może to być fajna opcja, żeby je przetworzyć na oliwę. Może te oliwki nie są jakieś bardzo opłacalne, no ale zawsze można trochę się pobawić w takie zbiory tych oliwek. No w serii pierwszej były winogrona, więc tu możemy sobie zrobić oliwki. No przez to, że ten pracownik w taki dość ciekawy sposób zawraca na tym polu, no to dzięki temu nie zostawia żadnych omijaków na końcach pól. No ale też fajnie, że w tym farmingu mamy taki duży wybór, jeśli chodzi o sieczkarnię, bo mamy tą sieczkarnię marki Klas, jest sieczkarnię marki Fendt, mamy też sieczkarnię marki John Deere, jest sieczkarnię New Holland oraz sieczkarnię marki Krone. No więc fajnie, że mamy taki duży wybór tych sieczkarni. Bo na przykład w farmingu 13 była tylko jedna sieczkarnia marki Krone, później chyba w 15 w dodatkach pojawiły się nowe sieczkarnie, bo też była sieczkarnia marki Krone, ale w dodatku pamiętam, że była sieczkarnia New Hollanda i była też sieczkarnia marki Ross Selmash. W dodatku Gold, no i później tych sieczkarni trochę więcej się pojawiło. Okej, znowu za chwilę będziemy mieli pełną przyczepę, zobaczymy, czy uda nam się dojechać do końca, czy troszkę jeszcze tutaj zostanie, ale chyba raczej nam się uda dojechać do końca, jeszcze nawet tutaj zawrócimy z pracownikiem. No i akurat się zapełni się przyczepa i będę mógł ją odwieźć do mojego silosu. No tutaj niech sobie pracownik zawróci, ja też sobie tu zawrócę. Tu na szczęście mamy trochę więcej miejsca do zawracania, bo jest to droga. No i na szczęście nie jeździ tutaj jakoś dużo samochodów, więc też te samochody nie przeszkadzają podczas zawracania. No i okej, mamy już pełną przyczepę, więc możemy ją pojechać rozładować. W sumie to ciekawe, ile sieczki zabrałbym na przykład, gdybym na tym polu zasiał kukurydzę na sieczkę. No możecie napisać w komentarzu, czy zasiać na tym polu kukurydzę, czy może jednak coś innego. Myślałem coś o rzepaku, no bo skoro postawiłem sobie tam ule, no to dzięki temu, że tutaj są ule, to wtedy tego rzepaku byłoby trochę więcej, ale zastanowię się nad tą kukurydzą na kiszonkę. Okej, mam nadzieję, że tutaj się gdzieś nie zablokuje na tej sieczce już. Ale udało się wyjechać, no ten New Holland ma bardzo dużo mocy, więc tutaj nie ma problemu, ale później nie wiem, czy już nie będę sobie wcofywał do tego silosu, żeby wysypać tą sieczkę. Bo teraz już tutaj dość spora górka się usypała z tej sieczki. Chociaż zobaczcie, jaki ten silos jest duży, więc ile tej sieczki może się zmieścić i tutaj możemy naprawdę bardzo dużo tego wysypać. Ale tutaj zobaczę, czy będę siał kukurydzę, czy może jednak zasieję jakiś rzepak, czy coś innego. Bo jeszcze jakoś tak nie planowałem, co będę siał w kolejnym sezonie, więc tu się jeszcze zastanowię. Jedynie co, no to tam myślałem, że na tym nowym polu, które będę chciał sobie zakupić, posieję buraki. No ale jeśli chodzi o resztę upraw, no to tutaj jeszcze się zastanowię. Może tak na bieżąco będę po prostu
siał, na których polach będzie tutaj wolne już miejsce, to zasieje jakieś rośliny, tutaj te, które się sieje jesienią. Czyli oczywiście rzepak, też pszenicę będę musiał zasiać, może jakiś jęczmień. No, już chyba mniej więcej połowa pola już jest zebrana. To więc całkiem szybko to idzie, ale to pole też nie jest jakieś bardzo duże, no bo oczywiście gdybym na tamtym polu zasiał kukurydzę, no to tam te zbiory już by potrwały trochę dłużej. No raczej zastanawiam się nad taką opcją, no bo gdybym tam zasiał kukurydzę, to tej kiszonki mógłbym zabrać bardzo dużo. No i dzięki temu mógłbym zarobić bardzo dużo pieniędzy na rozwój mojego gospodarstwa, więc zastanawiam się nad tą opcją. Może na przykład rzepak posieję na jakimś innym polu. Może na przykład tutaj posieję rzepak, tam po prawej może zasiałbym jęczmień albo pszenicę na mąkę. Na gospodarstwie może też zasieję tam na tym polu pszenicę dla kur. Tutaj w sumie mogę zasiać jęczmień. Tutaj na przykład rzepak na tym polu, a tam na tym dużym może zasiejemy kukurydzę i zrobimy takie większe zbiory kukurydzy na sieczkę. A dzięki temu, że mam te taśmociągi, no to mogę w bardzo łatwy i szybki sposób sprzedać tą kiszonkę. Praktycznie tylko ustawię te taśmociągi, no i one będą automatycznie sprzedawać tą kiszonkę. No ale dobrze, myślę, że to już resztę tej kukurydzy zbiorę sobie poza odcinkiem. No a w tym odcinku to by było już na tyle. Jeżeli ten film Wam się spodobał, to stawcie łapkę w górę oraz zasubskrybujcie mój kanał, żeby nie przegapić kolejnych odcinków. A ja dziękuję Wam za oglądanie i cześć.